Cześć, tu Julka Maciuszek. Zapraszam cię na podcast. Dzień dobry, dzień dobry. Znowu Studio Bieganie.pl i znowu podcast Bieganie.pl i znowu Asia Jóźwik. I znów Kasia Zawistowska. To no już i... się robi nudne, Kasia. <laughs> Ale nie, bo przed nami... Ktoś. Tak naprawdę można powiedzieć, że zaprosiliśmy bardzo wiele osób, bo tancerkę, biegaczkę przeszkodową, crossfiterkę, akrobatkę, crossfiter. już mówiłem. Tak, ale to nic. Ja Karasem, tylko jak, jak ci wszyscy tutaj usiądą przy tym stole. Mamy na to sposób, bo te wszystkie dyscypliny można złączyć w jedno i można nazwać tę osobę Julką Maciuszek. Wow. <głos> <głos> Jeszcze chyba nikt mnie tak nigdy nie przedstawił. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dowiemy się dzisiaj, mam nadzieję, jak wiele miejsca w Twoim serduszku zajmuje bieganie, bo no, jest trochę tych dyscyplin, a bieganie, mam nadzieję, albo dowiemy się, czy zajmuje większość Twojego serduszka, czy nie. Co w Twoim życiu dało? Co Ci zmi co zmieniło? Hmm, bieganie na pewno jest w moim życiu od niedawna. Jakieś 3-4 lata dopiero. Jak zaczęłam biegać z przeszkodami, to musiałam się nauczyć biegać, bo wcześniej trenowałam. Wyczynowała akrobatykę, no i akrobaci niestety nie biegają, więc musiałam się nauczyć biegać, co nie było łatwą sprawą, bo zupełnie inne ułożenie stóp i w ogóle wszystko zupełnie inaczej, no i jakoś tak się zaczęliśmy coraz bardziej lubić z bieganiem i dopiero w tym roku rzeczywiście poczułam, że rzeczywiście fajne to jest, może być fajne. A co najwięcej trudności sprawiało? Bo wydaje mi się, że akrobaci są po prostu bardzo mocno rozciągnięci i bardzo mm -hmm. mocno zmobilizowani. Tak. I też te stawy są po prostu bardzo luźne. Są luźne i się okazało nawet, że za luźne do biegania takiego m, bezpiecznego, więc najpierw musiałam się wzmocnić, musiałam y, popracować nad tym, żeby, no fajnie, że jest ta mobilność, no bo to pomaga, wiadomo, no ale jednak też może czasem utrudnić i więcej kontuzji się pojawia przez to jakichś stawów skokowych i tak dalej, ale to wszystko da się połączyć i, i jest fajnie. Ale nikt to nie będzie... W jakimkolwiek stopniu usprawiedliwieniem dla wszystkich biegaczy, którzy nas słuchają, że nie można się rozciągać. Trzeba się rozciągać. Tak, trzeba, trzeba, no bo w, w jedną i w drugą stronę nie jest to dobre, więc trzeba tak wypośrodkować i wtedy jest idealnie. Myślę, że to zaraz na początku powinno wybrzmieć, nawet w przedstawieniu, ale jeszcze dałam wybrzmieć tym wszystkim dyscyplinom, że Julka jest świeżo upieczoną, mistrzynią świata w biegach przeszkodowych. Medal zdobyty w Stanach, w swojej tak, kategorii, w swojej kategorii biegowej, na dwóch dystansach. Tak, tak. E Złoty Złota medal i... na długim dystansie i srebrny na krótkim. Ja ubolewam, że nie mogę zobaczyć medalu na. Żywo. Gratulacje to po pierwsze. Dziękuję. Ale Jula ma teraz tak zabiegane życie, że nawet pisząc do niej o 7 rano, żeby przywiozła medale, to już jest za późno. Tak, tak. No akurat dzisiaj też mieliśmy jeden projekt biegowy, który robiliśmy już od samego wschodu słońca, więc no jak, jak już skończyliśmy ten projekt, dopiero zobaczyłam wiadomość, no i. No, nie zdążyłam wrócić do domu, ale obiecuję, że wrócę i może z dodatkowymi jeszcze medalami, więc będzie więcej do pokazania. A możesz zdradzić, co to za projekt? To był taki koleżeński projekt mojego kolegi, który jest YouTuberem i postanowił sobie zrobić takie. W sumie fajne, bo e, chciał pokazać, jak bieganie wpływa na zdrowie psychiczne. Więc też pytał nas o to, e, dlaczego biegamy, dlaczego uprawiamy sport i tak dalej. I e, robiliśmy takie różne przebitki w, o wschodzie słońca, więc mam nadzieję, że ładnie coś fajnego wyjdzie. To niewątpliwe. Przy wschodzie słońca, teraz jest słońce niebywale piękne. Ja bym chciała dopytać, jak to jest stanąć na najwyższym stopniu podium Mistrzostw Świata? świetne uczucie, w ogóle m, takie, ja dobiegłam na metę i kompletnie nie wiedziałam która jestem, bo tam je, w ogóle było tak, że zawsze jest tak, że biegi przeszkodowe to jest taka walka o życie trochę, więc y, wybiegamy, jest nas bardzo dużo dziewczyn, no ale... Y, Odpadają, że tak powiem, nie? Więc, więc to jest tak, że trzeba donieść tą opaskę do mety i to jest najważniejsze, no i jeszcze zrobić to szybko. Więc biegniesz, walczysz tak naprawdę ze sobą i ze swoją głową, przy okazji z przeciwniczkami. No i dobiegasz na metę i nagle okazuje się, że dzień wcześniej mniej więcej wiedziałam, która jestem, i że ten srebrny medal jest, fajnie, taka spokojna głowa, mimo tego, że. Trzy kilometry to nie jest mój dystans, nie lubię biegać takich krótkich dystansów. Ja się dopiero tak rozkręcam od 10 kilometra, dopiero łapię taki luz w nogach, więc dobiegłam i mówię: Uff, dobra, mamy to ze sobą, rozgrzewka, fajnie, jest medal, jest spokojna głowa, ale wiem, że na następny dzień mam swój dystans i muszę się na nim skupić. No Jaki to i... był dystans? 15 km, finalnie wyszło 17,5. To dla taki, Ciebie jeszcze lepiej. Tak, taki mały wacik <noise> zrobili nam w górach, więc fajnie, no ale przez to było jeszcze ciężej. No i dobiegam na metę, już taka po prostu skurcze już mnie łapały pod sam koniec. Ostatnia przeszkoda to w ogóle wskoczyłam na przeszkodę, taki mnie złapał skurcz w nodze, że nie wiedziałam w którą stronę, czy zeskakiwać, czy, czy, do, czy już do dzwonka, czy jak lepiej. No i wbiegam na tą metę, padam i mówię, która jestem, która jestem, powiedzcie mi. A oni, no wygrałaś. A ja tak, o, Jestem mistrzynią świata? No tak. No to fajnie. No i... Po, i no, już w ogóle to takie... Jak dowiedziałaś się, tak. że jesteś mistrzynią świata, mm, no to fajnie. Ale nie, naprawdę, miałam takie... Dobra, no to super. Na razie muszę chwilę odpocząć. Dajcie mi chwilę ochłonąć. Ochłonęłam i dopiero to do mnie dotarło, dopiero jak wyszłam e, na podium, w ogóle też fajna sytuacja, bo jak się rozgrzewałam, to podszedł do mnie e, pan konferansjer, który tam prowadził i, i mówi: "Jak się twoje nazwisko czyta?". A ja tak: "Maciuszek". A on: "Jeszcze raz musisz mi to przeliterować, musisz mi to dokładnie powiedzieć, bo chcę wiedzieć na mecie, jak będziesz oh. biegać pierwsza, żeby mówić twoje nazwisko, nie?". A ja tak: Wow, no to było takie w ogóle te mistrzostwa w Ameryce, taki super vibe i, i wszystko, no super, wspominam. Jeszcze w górach mega. No właśnie, powiedzmy o tych górach, bo trochę czytając o tych zawodach i trochę nam zdradziłaś, że to nie były górki. To tylko, nie były górki, tylko to, to były była najgorsza wysokość w Twoim życiu. Tak, to było ponad 3000, wbiegaliśmy, zaczynaliśmy od pułapu po, 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 lekko ponad dwa. Więc biegaliśmy na ponad trzy. No i rzeczywiście dało się to odczuć. Da dało się to odczuć w płucach. Nigdy nie biegałam na takiej wysokości. W ogóle nigdy nie byłam na takiej wysokości tak naturalnie. Najwyżej byłam w rysach, na rysach. Więc no to było, to było dla mnie takie dodatkowe przeżycie, coś nowego. Miałam takie wrażenie, jakby moje płuca były cały czas tak ściśnięte, jakbym miała w ogóle za mały yy, top sportowy i tak mówię, coś za mały założyłam, tak mi uwiera, może ja to ściągnę, w ogóle chciałam się rozbierać, ale też zimno było, bo niby było ciepło, ale już coraz wyżej wiało i wszystko chciałam się rozbierać, mówię nie dobra, za zimno, zaraz przemarznę, te przeszkody też trzeba robić w miarę w takim no, komforcie, żeby było też ciepło i być rozgrzanym. Więc tak nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, i, i walczyłam trochę z tymi płucami i z tym rzadkim powietrzem, bo to no, wbiegasz tam i nie masz, no naprawdę, nie ma czym oddychać. Przez kolejne trzy dni kaszlałam, miałam takie suche, e, suche właśnie wszystko tutaj, i gardło, i, i płuca, i rzeczywiście poznałam, co to są prawdziwe góry i prawdziwe bieganie w górach. No, ale to nie była twoja pierwsza styczność, jakby z górami, bo przygotowywałaś się w Erzon. Tak, przygotowywałam się w Erzon, ale. Czy przygotowywałam... jednak jest jakaś różnica? Tak, tylko właśnie przygotowywałam się jakieś dwa lata temu, w, nie w tym sezonie, tylko w poprzednim, jakoś tak, do tamtego sezonu i w sumie już w tym sezonie się nie przygotowywałam tutaj, więc, więc trochę, no, czułam, że. Mm, jakby byłam już na tej wysokości, właśnie w Verzonie, tak sztucznie, ale to zupełnie inaczej, zupełnie inne ciśnienie, zupełnie inne odczucie. W ogóle tam też zawodnicy przyjeżdżali, żeby się zaklimatyzować, na przykład tydzień czy dwa tygodnie przed. No, a ja byłam tydzień przed w Los Angeles, troszkę odpoczywałam. Też miałam kontuzję, akurat trzy tygodnie przed dostałam zapalenie mięśni strzałkowych, więc w ogóle nie biegałam. Więc ja byłam, no, taka. Trochę pod, zestresowana, że no, będę niedotrenowana, mimo tego, że cały sezon i całe przygotowanie do sezonu przetrenowałam bardzo dobrze, no to ta kontuzja mnie trochę podłamała i trochę się bałam, że, że nie dam rady, e, ale chyba dzięki temu, że trochę odpoczęłam i, e, no i na takiej świeżości to wszystko weszło. Luźna głowa i zero presji. Tak. Ja bym chciała, dziewczyny moje drogie, bo wy jesteście tego świata biegów przeszkodowych, biegów OCR, ja bym chciała, żeby tutaj wybrzmiało, co dokładnie jest na takim biegu, bo mówimy o biegu górskim, biegu OCR, ale powiedzmy, mhm. ile to jest przeszkód, jakie to są przeszkody. I czym jest opaska. No czym właśnie, opaska? właśnie, to trzeba też wytłumaczyć, bo to nie wszyscy wiedzą, że to, że to nie jest tak, że my tylko biegniemy i musimy dobiec do mety, tylko musimy pokonać jeszcze przeszkody, które są e, przeszkodami technicznymi. Czyli musimy mieć siłę, zwinność, wytrzymałość, głównie chwytu i tutaj górnej części ciała. Było bardzo dużo fajnych przeszkód, nowych przeszkód, których ja nie znałam, no bo nigdy nie byłam na biegu za oceanem, więc, więc tutaj nie było czegoś takiego, że ja już mogłam się tego nauczyć i po prostu przyjeżdżałam i, i wiedziałam, co się dzieje, tylko rzeczywiście to jest takie, to są przeszkody, które są budowane przez, przez organizatorów. i nie Nigdy nie wiesz tak naprawdę, co będzie. Musisz mieć technikę, właśnie pokonywania przeszkód, czyli przeróżne rodzaje swingów, bujań i tak dalej. Trzeba to umieć, trzeba mieć też siłę i, i dobry chwyt, żeby to wszystko przechodzić. Jak to dokładnie wytłumaczyć? Myślę, że na podstawie jakiejś jednej przeszkody, żeby nam opisać taką może najdłuższą, najtrudniejszą, z czym się musisz zmierzyć. Hmm. No to są przeróżne, tak naprawdę, przeszkody. Są po takie, na przykład, drabinki, gdzie, no, możemy sobie wyobrazić na, yy, na placu zabaw drabinkę taką zwykłą i dzieciaczki sobie przechodzą na rękach po prostu po takiej zwykłej drabince. A tutaj ta drabinka jest trochę utrudniona, bo jest w górę, później jest w dół, później jest jakaś długa odległość, którą trzeba przeskoczyć, później znowu jest w dół, później znowu jest w górę. Więc takie. Yy, Trochę przeszkody, jak mamy na placach zabaw, na różnych takich e, gajach e, przeszkodowych i tak dalej, tylko 10 razy bardziej utrudnionych, czyli z jakimiś różnymi takimi właśnie. i wszystko na samych rękach. Tak, i wszystko na samych rękach trzeba przechodzić. E, były też e, na przykład liny, gdzie. E, takie liny ustawione, później taka na przykład jedna lina, i później znowu liny. Więc te, wtedy można nogi używać również, ale to wcale nie jest też takie proste, bo trzeba znać, jak zawiązać te nogi, jak to wszystko zrobić. Te przeszkody są długie, więc trzeba pamiętać, że, że ta wytrzymałość też jest bardzo ważna. No i wszystko w połączeniu daje nam finalny efekt dotknięcia dzwoneczka, czyli pokonania przeszkody. Co z tą opaską? Opaska to jest takie jakby życie, czyli mamy na głowie opaskę lub na ręce i to jest coś, taki nasz artefakt, który musimy donieść do mety. Piękna jeżeli tak, jeżeli nie, nie uda nam się pokonać jakiejś przeszkody, to możemy ją powtórzyć. Ale to skutkuje tym, że nie dość, że tracimy czas, tracimy siły, tracimy często skórę z dłoni. No moje dłonie wyglądają Bardzo tak. Bardzo kobieco. Bardzo kobieco. No i, i rzeczywiście jest tak, że jeżeli się nie uda... Pokonać jakieś przeszkody, to wtedy oddaje się opaskę, dobiega się do mety, ale już się nie jest klasyfikowanym. Czyli można pokonać całą trasę po prostu biegowo, już sobie for fun, no ale nie jest się klasyfikowanym. Więc trzeba te wszystkie konsekwentnie, od pierwszej do ostatniej przeszkody pokonać, żeby, żeby zdobyć mm, podium, żeby zdobyć medal, żeby w ogóle jakiekolwiek miejsce mieć na mistrzostwach. Ale I... nie... proszę. Ile <laughs> jest takich przeszkód na dystansie 15 km? Hmm. Wydaje mi się, że około 50, jakoś tak. Tak myślę, tak myślę, że bo to są też przeszkody typu ścianki, więc to też liczymy, gdzie tam trzeba przeskoczyć przez jakąś wysoką ścianę albo wejść po linie na, na ścianę. Są techniczne przeszkody na ręce, są również low rigi, czyli takie, gdzie można też używać nóg. Są przeróżne przeszkody. Na przykład też fajna była taka przeszkoda. Pierwszy raz się z nią spotkałam, trochę parkurowa, czyli były takie ściany i one miały takie belki, i na te ściany trzeba było skakać tak. Taka gdzieś była odległość między nimi, więc i przepaść. Więc trzeba było skakać na te ściany, a później jeszcze na rękach. Więc ona była dosyć długa i taka y, skomplikowana. Też do tego, żeby się przełamać. Ktoś, kto ma na przykład jakiś lęk przed skokiem gdzieś, no to, no to wydaje mi się, że długo tam spędził czasu i widziałam, że rzeczywiście dramaty tam się działy, dziewczyny tam stały. Skoczyć, nie skoczyć, skoczyć, nie skoczyć. Więc takie również są przeszkody, gdzie trzeba przełamać po prostu swoją głowę. I jak już się wyłączy głowę i pójdzie za tym flow i, i odważy, no to, no to wtedy. Sprawia to też przyjemność. To też są fajne, to też jakby to nie jest tak, że tylko to jest walka i, yy, i tylko to jest męczące, ale te przeszkody naprawdę, jak się już potrafi je pokonywać, no to to jest super fun. Kasia, ty sama wiesz o tym. No. A Asia jest cały czas w procesie namawiania przeze mnie i decydowania kiedy. Hm. Mam coś powiedzieć teraz? <laughs> <dobrze, śmiech> Proszę, Myślę, Najlepiej że jak, jak będzie ciepło, <laughs> więc myślę, że w przyszłym roku yy, jakiś bieg, jakiś runmagedon Dobrze by było zrobić, nie? Tak. Ja muszę spróbować chociaż raz, żeby wiedzieć, o co tutaj chodzi. Mm -hmm. Ja jeszcze właśnie odnośnie o co chodzi, chciałam porozmawiać z Tobą o zasadach, bo na imprezach mistrzowskich, mistrzowskich te zasady są różne. Czasem masz kilka opasek, czyli jak kot masz na przykład trzy życia. Tak. Czasem możesz te przeszkody próbować do skutku i spędzić pod nimi nawet ileś godzin, jeżeli limit się jeszcze nie skończył. Mm. Mhm. A na tych zawodach konkretnie można było do tych przeszkód podchodzić wiele razy? Tak, tylko że miało się jedną opaskę, czyli trzeba było pokonać mhm. wszystkie przeszkody. W momencie, gdy mamy trzy opaski, wtedy jest tylko jedno podejście do danej przeszkody, i jak już się spada, oddaje się opaskę i nie trzeba jej robić. Czyli Fajna to jest zasada, bo nie ma kolejek, yy, nie spędzę, nie koczuję się pod przeszkodami, ale jeżeli się zrobi trzy błędy, no to się wypada całkowicie z gry, no i, ale też można zrobić dwa błędy, po prostu na przykład nie potrafić przejść jakieś przeszkody, szybciej biec i wtedy wygrywać, więc to jest takie trochę kalkulowanie wtedy i na przykład w tym roku byłam na mistrzostwach Europy, gdzie była właśnie ta zasada z trzema opaskami. Czyli jedno podejście do przeszkody, jeżeli się omskie ręka czy coś, spadasz, oddajesz opaskę od razu, biegniesz. No i udało mi się właśnie donieść wszystkie opaski na 15 km, tylko że wolniej wtedy się biegnie, bo wtedy się analizuje, trzeba odpoczywać dłużej przed przeszkodą i no to jest zupełnie inny wyścig. To jest zupełnie inny wyścig, bo Wtedy nie ryzykujesz, wtedy też przechodzisz wszystko spokojnie, dobiegasz do przeszkody, odpoczywasz, bo wiesz, że masz tylko jedno podejście. A teraz jak pobiegłam e, i dlatego na przykład na Mistrzostwach Europy nie miałam żadnego medalu, bo biegłam bardzo asekuracyjnie, mimo, że po, pokonałam wszystkie przeszkody, e, to byłam tam w top 5, no to teraz pojechałam na Mistrzostwa Świata i wiedziałam, że mam więcej e, podejść do przeszkód. Wszystkie zrobiłam za pierwszym razem, ale to jest z zupełnie inną głową i z zupełnie innym m, jakby nastawieniem biegniesz, bo biegniesz na maksa i wiesz, że nawet jak spadniesz, to możesz szybko powtórzyć i nie ma tego problemu. Więc ja wolę ten system, gdzie jest jedna opaska, trzeba potrafić pokonywać wszystkie przeszkody, nie ma żadnej kalkulacji, tylko biegniesz i się wyścigujesz. Julia, co ci dały te dwa medale? Z Mistrzostw Świata. Złoto i srebro. Myślę, że taką pewność siebie na pewno podbudowały, bo ja to z tą pewnością siebie całe życie mam pod górkę trochę, ale też taką spokojną głowę i takie spełnienie tego wszystkiego, co się działo teraz w ciągu tego sezonu. Naprawdę to był bardzo dobry dla mnie sezon i to było takie uwieńczenie tej ciężkiej pracy i, i te, tej całej drogi, która teraz przez ten cały rok się działa. W ostatnim wywiadzie powiedziałaś, że twoim marzeniem jest być, po pierwsze, hybrydowym sportowcem jesteś, a po drugie, przywieźć medal z Mistrzostw świata. Mhm. Jula. Tak. Mamy no, to. Udało się. E, tak, w mojej kategorii wiekowej e, mam już medal, e, mam już ten najwyższy medal, a czyli jeszcze elita. Więc teraz, e, teraz będę trenować pod to, żeby, żeby wejść do tej najwyższej kategorii, czyli do elity, i żeby. Przywieźć pierwszy historyczny medal e, wśród kobiet w Elite na takiej mistrzowskiej imprezie. To jest teraz mój cel. E, myślę, że jak nie w przyszłym roku, to za dwa, jak nie za dwa, to za trzy. Mam na to czas, nie jestem jeszcze w piku formy, więc e, mam, e, mam też na to przestrzeń, żeby trenować. Dzięki temu, że teraz przy, przywiozłam właśnie medale z kategorii wiekowej, to e, na pewno będę miała większe wsparcie e, wśród sponsorów i wśród no po prostu większą, taką spokojniejszą głowę do tego, żeby robić swoją robotę i żeby skupić się głównie na tym, żeby iść dalej i, i pokonywać jakby no więcej tych y, 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 takich przeszkód może trochę życiowych y, odchodzi dzięki temu, że się zdobywa jakieś, jakieś sukcesy no i jest po prostu łatwiej się skupić na tym, co się chce dalej robić. Na pewno to wiecie, bo też jesteście sportowcami i wiecie, jak to jest. Jak się wygrywa, to jest, to jest dobrze, a jak, jak jest trochę słabiej, no to trzeba sobie radzić trochę inaczej. Właśnie, jeżeli chodzi o to radzenie, to może inaczej zapytam. Jak to jest, że tancerka, akrobatka, karate, biegi przeszkodowe, crossfit jest niezwykle dużo różnych sportów jak na tak młody wiek? Z czego to wynika? Czy po prostu chciałaś tak wiele sportów spróbować, czy... Czy był jakiś sport, w którym na przykład ci nie szło i próbowałeś jakimś innym? Ja myślę, że to jest bardzo dużo, duża zasługa moich rodziców to, że jestem taka wszechstronna i potrafię tak wiele rzeczy, i tak wiele sportów też próbowałam, bo u nas zawsze była taka zasada od małego ja i mój brat zostaliśmy zapisani na przeróżne sporty i moi rodzice powiedzieli, że po prostu sobie. Wybierzemy. w pewnym momencie wybierzemy co nam najlepiej leży, ale też fajnie, żebyśmy potrafili robić wszystko. Czyli ja od małego pływałam, od małego e, właśnie jeździłam i na nartach, i na rolkach i na... I na łyżwach, no na wszystkich po prostu, i na rowerze. Wszystkie sporty uprawiałam, jakie się dało, tak żeby być właśnie właśnie wszechstronnym sportowcem. Mój tato był zawodowym narciarzem, więc on nigdy też nie chciał, żebyśmy my poszli w jakiś taki sport wyczynowy. Tylko żebyśmy po prostu wszystko potrafili, tylko on wie, z czym to się je, wie z czym, z czym się wiąże sport taki zawodowy i, i taki no tylko w jednym kierunku, więc chciał po prostu, żebyśmy byli utalentowani we wszystkich kierunkach, ale żebyśmy nie szli tylko w, w jednym torze. No ale że tak się potoczyło, że ja, ym, ja trenowałam i nagle najbardziej mi się podobała akrobatyka, więc najpierw poszłam w akrobatykę yy, i głównie trenowałam to przez 10 lat tylko akrobatykę. A akrobatyka jest takim sportem, który też bardzo dużo, yy, bardzo duże daje pole do popisu. Poszłam na studia, spróbowałam przez rok skoku o tyczce. Więc też miałam taki, taki epizod w swoim życiu. Jak się właśnie mój pan prowadzący lekkoatletykę dowiedział, że jestem akrobatką i że w miarę ogarniam sport, no to wysłał mnie do trenera łosia i z trenerem łosiem współpracowałam przez rok. To było też super doświadczenie. Było już trochę za późno na lekką atletykę, ale, no, ale też to było jakieś tam takie fajne zahaczenie o coś. On chciał, żebym, żebym dłużej to robiła i żebym, żebym w to szła, no ale ja wiedziałam, że no, no już jest trochę za późno. Zaczęłam też biegać te biegi z przeszkodami. To mi się spodobało i mówię: Dobra, emerytka w akrobatyce, to teraz zaczynamy biegać z przeszkodami i, i robić coś w tym kierunku. Więc myślę, że całą tak spłętować tą moją długą wypowiedź, to właśnie moi rodzice byli taką. Yy, Taką furtką, taką dali nam drogę i bardzo duże możliwości do tego, żebyśmy się tak wszechstronnie rozwijali, ale dali nam też właśnie takie pole wyboru i myślę, że każdego sportu, jakiego bym się nie złapała, to bym we wszystkim była dobra. Tak, takie, mam, takie mam poczucie, i tak też bardzo dużo osób mi mówi, że po prostu na tyle jestem wszechstronna, że. że co bym nie zrobiła, no to, no to, no to potrafię grać we wszystkie sporty, jakieś tam zespołowe i tak dalej, mimo tego, że nie za bardzo lubię, ale i w siatkówkę zagram, i w koszykówkę, i w gimnazjum też byłam we wszystkich yy, drużynach, więc jakby no jestem taka, że, że lubię te wszystkie sporty i wszystko chłonę tak jak gąbka. A co na to, twój tata, że jednak wybrałaś sport wyczynowy, jakim jest? Bieganie no właśnie, yy, w sumie jest chyba zadowolony. On jest, on w ogóle też y, niby, niby mówił, że tak nie, że, że sport wyczynowy jest taki, jest ciężki i, yy, i to. Yy. Nie jest zdrowe, ale tak się też wkręcił w te wszystkie biegi z przeszkodami, że sam jeździ, sam wszystkich zawodników zna. On więcej zawodników zna i więcej w ogóle tych wszystkich na świecie i tak dalej, bardziej się tym interesuje niż ja. Ja robię swoją robotę, a on, jest, a on to traktuje jako swoją też taką pasję i informacyjnie to on po prostu jest tak. Tak wszystko wie, tak wszystkich tych zawodników zna, też lubi ich nagrywać i lubi też motywować, wspierać. Jest takim mistrzem teoretykiem, więc on też się super wkręcił w to wszystko, więc myślę, że jest zadowolony. Ale nie próbuje być drugim trenerem? Myślę, że nie. Raczej nie. Raczej wie, że mi za bardzo, za dużo nie. Y nie da się też tak powiedzieć. Ja mam też jakieś swoje. Jeśli chodzi o pokonywanie przeszkód, to w ogóle jestem, yy, jestem taka, że lubię po swojemu. Dużo, dużo też yy, korzystam z różnych rad, ale jednak, jednak lubię po swojemu. Ja bym chciała jeszcze się przyczepić do jednej <laughs> rzeczy, którą powiedziałaś. A właściwie to powiedział twój tata, że sport wyczynowy nie jest zdrowy. Czy ty uważasz, że sport wyczynowy jest zdrowy? Myślę, że nie, nie do końca. No niestety, ale no jednak jest to duże poświęcenie. Jest też duże prze, przebodcowanie organizmu, można tak powiedzieć przebodcowanie ciała i takie przeciążenie na pewno. W pewnym momencie trzeba przejść tą granicę, żeby, żeby lepsze wyniki były. No to czasami no. no Zdrowo to nie wygląda. Ja się przyznam, że rzeczywiście miałam teraz tą kontuzję, zapalenie mięśni strzałkowych i cały staw skokowy mi poszedł tuż przed zawodami. No i całe zawody też przebiegłam na lekach przeciwbólowych, więc no. Trzeba było sobie jakoś radzić, no ale y, no, tyle się do tego przygotowywałam, że, że no, nie chciałam odpuścić. Tym bardziej pojechaliśmy też na drugi koniec świata, więc no, zacisnęłam zęby i po prostu zrobiłam to w lekkim bólu, ale, y, ale było warto. Ale myślę, że sport wyczynowy to jest tak jak medal. Dwie strony ma. Z jednej strony nie jest zdrowy, a z drugiej... No, a z drugiej jest też, no wiadomo, że jakby nie wyobrażam sobie teraz, jakby moje życie i zdrowie wyglądało bez sportu. Nie wiem, jakby tak lubię zdrowy tryb życia też i sama też bardzo lubię zdrowo jeść. Mam tak, że, no nie muszę, czasami mogę sobie pozwolić na to, żeby zjeść coś słodkiego i tak dalej, ale wybieram jednak te zdrowsze rzeczy, bo po prostu to lubię. Lubię też się ruszać, jak mogę trochę odpocząć. To wybieram też taki odpoczynek aktywny, czyli idę gdzieś w góry i tak dalej. To jest dla mnie też sport, ale to jest już taki bardziej sport właśnie dla zdrowia psychicznego, który też poprawia moje, moje, no moje zdrowie i fizyczne i, psy, i psychiczne. Więc myślę, że i tak, i tak, no to sport jest bardzo zdrowy i trzeba, trzeba uprawiać sport. To ja dalej też pójdę w tatę, przyczepię się, bo twój tata nie chciał, żebyś trenowała profesjonalnie, ale no, trenujesz trochę profesjonalnie, a nie chciałaś sobie mimo wszystko, jak już stwierdziłaś w pewnym momencie idę w to, wybrać jakiegoś, jakiejś dyscypliny, która jest na Igrzyskach Olimpijskich i tam się pokazywać, bo twój sposób życia i twoje trenowanie i twoje jakby cała otoczka tego wszystkiego pasuje do tego, żebyś poświęciła się całkowicie temu. Tak, tak. No właśnie dlatego też próbowałam trochę ten skokotyczce, no ale to było już jakieś, myślę, że z 5-10 lat za późno. Więc ja myślę, że po prostu przez to, że trenowałam całe życie akrobatykę, miałam możliwość też jeżdżenia na zawody. Jeździłam, ale na takie mniejsze zawody w akrobatyce, ale bardziej skupiłam się na występowaniu, czyli na takich My to nazywaliśmy trochę hałturach, czyli po prostu jeździliśmy e, po Polsce i występowaliśmy różne fajne projekty robiliśmy, bo i występowałam w tańcu z gwiazdami, i też byłam na festiwalu cyrkowym w Budapeszcie, więc jakby poszłam bardziej w tą stronę artystyczną. A w momencie, gdy chciałam już iść w tą stronę bardziej sportową w wieku 20 lat, no to już na taki właśnie sport, jakiś e, tak jak mówisz, e, olimpijski, trochę już było za późno. Już bardziej właśnie w te sporty przeszkodowe. Może jakieś bieganie dłuższe, może jakieś właśnie, może to był, byłoby, no ale poszłam w tą stronę, w stronę ocerów i myślę, że, że tak miało być, że wszystko się dzieje po coś i no może kiedyś jeszcze coś będę, nie wiem, biegać albo skakać w jakimś sporcie olimpijskim, wszystko czas pokaże. A masz czasem tak, że siedzisz i tak sobie myślisz, kurczę, fajna, bogata agropatyka. Wiem, że pytam cię tuż po zdobyciu dwóch medali na Mistrzostwa Świata, więc chyba wiadomo, jaka będzie odpowiedź, ale czy masz czasem takie? W, w sumie, prze... no wiesz, ja byłeś? trenowałam to 10 lat. I skończyłam w momencie, gdy już taki osiągnąłam trochę sufit i chodziłam na treningi, miałam swojego ukochanego trenera, do którego ja chodziłam, miałam 20 lat i koło mnie dzieci skakały 10, 12, 7 lat. No i już w pewnym momencie wszyscy moi znajomi, którzy też to trenowali, już zaczęli odchodzić. No i już nie było takiej też motywacji, żeby, żeby chodzić nawet na te treningi, i. No fajnie, skakałam, ok, skakałam te salta, podwójne śruby, jakieś tego, no ale nie było już takiego, takiej drogi rozwoju, nie widziałam tej, tej drogi i w momencie, gdy się pojawiły ocery, na początku to było totalnie for fun, wystartowałam sobie cztery razy w roku, zrobiłam sobie y, tą koronę, tak? Koronę, e, cztery, cztery e, strony, jakby polski, i myślałam, że na tym się zakończy, ale zobaczyłam, że jest coś takiego jak elita, że można to robić tak trochę bardziej profesjonalnie i, i zaczęłam e, właśnie biegać. I w pewnym momencie miałam tak, że szłam na trening rano, biegałam, później szłam na studia, e, po studiach szłam na trening tyczki, a po tyczce szłam jeszcze na trening akrobatyki. No i w pewnym momencie trzeba było coś wybrać. No, i mój trener też z akrobatyki mówił, że no jeżeli chcę robić coś innego, no to on mi właśnie tłumaczył te ułożenia stóp i wszystko, że tutaj skaczę na trampolinie, to moje stopy się wyginają w inną stronę, tutaj biegam to moje stopy w drugą, no i może to skutkować jakąś kontuzją, więc trzeba coś wybrać, trzeba jakąś taką decyzję dorosłą podjąć. I to chyba była moja pierwsza taka doros dorosła decyzja w życiu, bo była bardzo ciężka, no bo jednak jak się coś robi tak długo. No to nie chcę się od tego odchodzić, i, yy, i rzeczywiście to było takie yy, ciężkie, i jakieś takie yy, też trochę rzucenie się na głęboką wodę, no bo tutaj komfort, skaczę sobie, ładnie wyglądam na scenie, tutaj pięknie, a tutaj wchodzę w zupełnie nowy sport, gdzie nie umiem biegać biegam wolno, a, a tutaj trzeba biegać, tutaj trzeba jakieś przeszkody pokonywać, co dopiero mi się zaczyna to udawać, ale mówię, okej, okay, to miało się pojawić teraz w tym momencie y, na mojej drodze i teraz chcę to robić. Więc myślę, że tak miało być. Nie, nie rozkminiam, czy, czy jakbym nie wybrała tego, to byłoby lepiej. Tak miało być, co będzie dalej, to zobaczymy. No nie tak miało być, skoro wróciłaś z Mistrzostw Świata z dwoma medalami. Dokładnie. <grym> a ja bym chciała dopytać, jeżeli powiedziałaś, że w akrobatyce osiągnęłaś sufit, to co tym sufitem będzie w biegach przeszkodowych? Właśnie, I chyba jeszcze nie wiem. W tym sporcie. Na, pewno, na pewno ten medal w elicie na imprezie jakiejś mistrzowskiej to jest, jest takie super marzenie i, i na pewno to jest, to jest jakiś cel, który chciałabym osiągnąć. Ale czy jest jakiś sufit w biegach przeszkodowych? Tam nawet biegają osoby w wieku 40-50 lat. Czy ja będę to robić w wieku 40 lat? Na razie myślę, że tak, ale co się okaże, no to zobaczymy. Nie myślę na razie o tym, jaki jest sufit. Na razie żyję chwilą tu i teraz. Robię również dodatkowe aktywności, bo od roku, od nawet już ponad roku, półtorej roku trenuję również crossfit, więc to jest też trochę takie um, urozmaicenie treningu pod ocr -y. Więc myślę, że y, ocery to jest, taki, to jest taki sport, który ma duży wachlarz możliwości i można trenować na ściance i właśnie się biega y, i można trenować crossfit i to wszystko się przekłada na to. Więc ciężko znaleźć y, jakiś taki czynnik, żeby to mogło być nudne. Dlatego można to robić całe życie. Tak mi się wydaje. 50 przeszkód do pokonania na dystansie 15 km. No ja bym się nie znudziła. To jest to, pewne. A na przykład twój dystans y, w Ran Macedonia 42 km, który a. również y, tam stanęłaś na podium? Tak. tak. Ran Macedonia Ultra, y, drugie miejsce drugie. i to był mój pierwszy najdłuższy taki bieg. Y, dokładnie tam wyszło wtedy 44 44 45 jakoś kilometrów. Trwało to prawie 9 godzin. Więc y, I Ile tam było przeszkód? Tam było ponad 150. Właśnie chciałam, żeby to wybrzmiało. Okay. Tak, tak. I tam było jeszcze, to było też ciekawe, tam była turbo walka z głową, bo trzeba było zrobić jedną pętlę, 22,5 km i zdecydować, czy się chce wybiec na drugą pętlę i ze świadomością tego, że trzeba zrobić jeszcze raz to samo, a tam były trzy podejścia podskocznie, bo to było w Harachowie, gdzie jedno podejście robiłam, no, godzinę. No to no, to było to było mocne. To było też fajne, ale to mnie tak kręci, ja właśnie bym chciała coraz dłużej teraz biegać. Tak wydłużać się, bo mi się podobają te ultra wysiłki i takie taka walka z głową, żeby to trwało tak 3, 4, 5, 6, 10 godzin, może jakieś 24-godzinne kiedyś zobaczymy. Boże. Ale słuchajcie, no dla organizatorów tak. takich biegów, bo, bo no trzeba wymyślić 150 różnych przeszkód. Mhm. Wiesz, to też czasem są przeszkody, jakby terenowe, że są jakieś dziury w ziemi, ale też trzeba je wykopać czasem. Trzeba wspiąć się na jakieś tam ścianki, które są czasem na. No i no, zawsze są chyba ustawione, ale tak. Jakby jest to taki plac zabaw dla dzieci, I to zawsze tak się śmiałam, że tam się możesz legalnie ubrudzić, zniszczyć sobie buty, koszulkę. Nawet jak masz białą, to ona już nigdy nie będzie biała. I to jest jedyne, no, jedyne, no jest to takie legalne miejsce, gdzie możesz być dużym dzieciakiem. Tak. Dlatego zawsze chodzę w czystych butach, bo mogę doświadczyć, jak do, ktoś cię namówił przypadkiem na Tak, ale ja na przykład um, najdłuższy mój dystans, który zrobiłam bez przeszkód, Treningowo to było jakieś 17-18 kilometrów, a najdłuższy dystans ogólnie to właśnie było to 44, ale tylko z przeszkodami. Ja nie wyobrażam sobie biec maratonu bez przeszkód. No, po prostu jakoś tak, ja wiem, że wy biegacie i. I, I teraz wy wszyscy jesteście. to się słuchają. Co? Ale naprawdę, no nie wyobrażam sobie po prostu te przeszkody. To jest taki, takie urozmaicenie, które w ogóle nie pozwala myśleć o tym czasie, który mija i o tych kilometrach. Te kilometry tak omijają. No właśnie, Jula, bo ty sobie zawsze do tego biegania coś dokładasz. Albo to jest Hyrox, mhm. albo to są właśnie biegi przeszkodowe. A sama pamiętam kiedyś, bo no nie ukrywam, że ja się z Julą też znam prywatnie. Przebiegłam kiedyś półmaraton i było ej, czemu do mnie nie zadzwoniłaś, pobiegłabym z tobą. No, Czy bo ja gdzieś gdzieś tam nie, z tyłu nigdy nie biegłam półmaraton. Jest myśl o tym, żeby to zrobić. No. Dlaczego jakby nie pozwalasz swojej głowy na to, żeby spróbować tego biegu? Bo często padają tu deklaracje, że no, takie bieganie jest nudne, ale w sumie nikt tego nie próbował. Tak no. jak ja na przykład nigdy nie jadłam flaków i M mówię no tylko, nie że jest. są obrzydliwe, po prostu nie ale w i nigdy ich nie spróbowałam, więc nie mogę tego tak mówić, więc też nie możesz powiedzieć, że maraton jest nudny, bo teoretycznie nigdy go nie spróbowałaś. Jakbym spróbowała, to bym właśnie chciała jakiś e, nowojorski albo gdzieś, żeby to, to, żeby to było, no ale jak będę miała taką możliwość, to wtedy na pewno to zrobię, ale no na razie no, nie mam takiej możliwości, więc no w Warszawie biegam, no jakbym miała tutaj przebiec maraton, to nie wiem, czy to byłby aż taki fan dla mnie. No dobra, ale treningowo robisz po kilkanaście kilometrów. No jak robię, naj, no właśnie tak jak mówiłam, najdłuższe jakieś wybiegania tak do 20 maksymalnie i wtedy już jest naprawdę nudno. No ja już muszę mieć jakiś, po, jakiś podcast, a najlepiej dwa albo trzy, żeby coś się działo. I to jeszcze pewnie na przyspieszeniu. Nie, właśnie normalnie. W sumie nigdy nie próbowałam na przyspieszeniu. <noise> Ale powiedz mi, podczas tych swoich wybiegań to przeskakujesz przez ławki, przez kosze i zrabujesz się gdzieś w lesie nie, albo coś? Nie, nie, już mam dosyć. Okay. chcesz powiedzieć, że robisz takie wybiegania po płaskim? No. Po prostu? Czyli jednak się da. Da się, no. Rzeczywiście. Ale no, A mówię, że bieganie jest nudne, Ale, no, a robię wybiegania. Widzisz, mam no, Słuchajcie mnie. sobie. jednak jest fajnie. Poczekaj, czy przy tym stole przy... nie zostałam do tego zmuszona? Julia, bo przy tym stole pada bardzo dużo deklaracji. To jest taki stół obietnic, powiedzmy, uh -huh. i autografów. Uh -huh. Czy chcesz tutaj przy tym stole powiedzieć publicznie, że weźmiesz udział, no powiedzmy, w przyszłym roku w jakimś na przykład, dobra, półmaratonie? Jak mnie ktoś zaprosi, opłaci wszystko. Wtedy... Zabierze, ubierze Zami... i nakarmi po. Tak, Niektóre rzeczy można zrobić za darmo. Ale że za darmo, że. <laughs> ja jeszcze mam za to zapłacić. <laughs> Przewieźcie, stop. O tym porozmawiamy może po podcaście. Bo ja sobie podczas tej rozmowy połączyłam kropki i. Zapewne, Asia, pamiętasz, że na spotkaniu również była e, Twoja koleżanka z biegów, e, Katarzyna Jonaczyk, multimedalistka, znana w, również w świecie, bo wieloko, wielokrotnie nagradzana. I ona również ma przeszłość akrobatyczną. Mhm. I również odnosi teraz sukcesy w tym sporcie. Czy to jest klucz do tego, żeby być dobrym biegaczem przeszkodowym? Właśnie tak jak mówiłam, że po akrobatyce w ogóle jest taka świadomość ciała i e, tak duże przygotowanie, takie. Sprawnościowo mm, wszechstronne, że można robić chyba wszystko. Tak mi się wydaje, że i mocno to się przekłada na przeszkody. Może nie na bieganie, ale na przeszkody super. Ja weszłam na przeszkody i nie umiałam, e, za bardzo techniki nie znałam, ale dzięki temu, że tą świadomość ciała miałam, no to potrafiłam je przechodzić, jakoś tak mi to naturalnie przychodziło. Po, jeżeli po, dobrze, to... dobrze pamiętam, to Kasia Jonaczek. Podciągała się gdzieś na belce mm -hmm. tak? w, w stodołach tak, 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 że tak się zagnieła i powiedziała, ja w sumie się y nigdy nie miałam tak do czynienia też ze sportami A siłowymi. Ze, <laughs> ze stodołą też za <laughs> bardzo nie, y ale... Y od, jak zaczęłam trenować tyczkę, to wtedy zaczęłam y, trenować górę i wtedy dopiero, więc ta tyczka w moim życiu też musiała się pojawić do tego, żebym y, w, dobra była w, chyba właśnie na przeszkodach, bo wtedy dopiero zaczęłam się podciągać pierwszy raz i wszystko i chodziłam normalnie na taką pełnoprawną siłownię i myślę, że to też ten rok trenowania skoku o tyczce się przełożył, mimo tego, że nie przełożył się na skok sam o tyczce, to przełożył się na pewno na Yy, biegi z przeszkodami. A jak ci szło na tej tyczce? No tak. <noise> w sumie yy, skakałam na takiej dziecięcej. Jeszcze, jeszcze, no. Takie początki. Ile to, no to... Jest metrów, bo nie wiem, ile ma dziecięca tyczka. No tak, no, nie pamiętam już, jak to, jak to dokładnie wyglądało, ale pamiętam, że może tam z 3 metry może skoczyłam, tam dziewczyny skakały już po cztery, a, ja tak, a ja tak tylko no, takie przejazdy robiłam głównie, no takie, taką wprawkę głównie do tego i takie przygotowania i te wszystkie skipy i tak dalej. No ja nigdy z tym nie miałam do czynienia, więc ja się tego wszystkiego uczyłam od zera. Ale... Jak już, yy, pamiętasz Asia, robimy flashbacki z y, poprzednich podcastów, to Monika Pere, która tu była, to powiedziała, że żeby skakać o tyczce trzeba być albo szaleńcem, albo wariatem, albo nienormalnym. Coś, coś jakby w tym zakresie. No i yy, w ogóle ja uwielbiam ja og oglądać, kocham, o kocham oglądać skok o tyczce. i chciałam zawsze skoczyć dużo, no ale to jednak jest mega duża praca i to, to nie jest tak, że dostaniesz tyczkę i sobie skoczysz. Te tak, przejazdy no, akurat... nawet są ciężkie i wszystko, no. Przypadkowo oglądasz, jak skacze Mondo do Plantis? No, przypadkowo. To <noise> no dobrze, dobrze, że tyczka przyciąga cię do lekkiej atletyki. Ja bym chciała dopytać, no dlaczego nie ta tyczka? Co tam poszło nie tak? Bo, bo A, powiedziałaś, no tak, że... lekką już weszłaś, mm -hmm. no, to już wik zostanie. <noise> nie, chciałam dopytać, E, czy, czy to jest tak, że ktoś ci powiedział, że, że sorry, za późno zaczęłaś, czy nie, sama nawet poczułaś, trener, że, trener że robisz mówił, za mały e, Nie, bo to było tak, że e, ja zaczęłam trenować przed lockdownem, nagle był lockdown. I jak wróciliśmy, to trener się mnie pytał, czy wracam. No i ja już wtedy byłam tak wkręcona w biegi z przeszkodami, że już powiedziałam, że już no, nie mam czasu, nie mam kiedy. Więc to tak w sumie trochę też naturalnie wyszło, że, że skończyłam. Mimo tego, że pamiętam, że trener jeszcze gdzieś tam, gdzie się mijał ze mną na uczelni, no to się pytał, czy przyjdę na jakiś trening, czy coś. No ale już to było takie, że no ja już byłam tak wkręcona właśnie w te biegi, że już mówię, no nie, no już nie ma czasu, już to bym chciała to wszystko połączyć, ale no trzeba rozsądnie po prostu wybrać. Ale, na, ale miałam i jakieś tam yy, książeczkę sportowca, wszystko, lekko atletyka już tam nawet była wpisana, więc no było już tam jakiś tam jeden krok, postawiłam w tą stronę lekkiej atletyki, no ale tak miało być, że, że los chciał trochę inaczej. Cóż, pozostaje mi tylko zazdrościć biegom przeszkodowym, że mają ciebie, a nie lekkoatletykę. Już, tak, ale nie mogę tak <sum> mówić, bo przecież, no... Kurczę, może dwa jeszcze kiedyś. Świata, ja tutaj, a, szkoda, że nie Może kotejek. jeszcze kiedyś. Dobrze wybrałaś. Ja. Słuchajcie, ja myślę, jeszcze wracając do tego przygotowania, to myślę, że i ta tyczka, i ta akrobatyka dała ci to, że na przykład ten dół, który trzeba było przeskoczyć, tą przeszkodę, nie, nie, nie wiem dokładnie co to było. Uh -huh. I wiele dziewczyn się zastanawiało, to ty rozumiem, że tam poszłaś jak strzała. Tak, Ale trzeba to. też powiedzieć, że ty wielokrotnie podczas swoich występów wisiałaś na przykład głową w dół ile metrów nad ziemią 10, 12, no, 30. Dużo, dużo. tak, 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 tak. I bez zabezpieczenia to wszystko. Tak. To, y, to trzeba ufać sobie przede wszystkim na takich wysokościach i, i wiedzieć, że y, no. No, właśnie takie zaufanie przede wszystkim sobie. Ja też startowa, bo występowałam z koleżanką, która na przykład mnie trzymała w rękach, więc musiałam też jej ufać. Więc to jest takie, chyba właśnie takie już ekstremalne rzeczy przede wszystkim polegają na zaufaniu swoim umiejętnościom i swoim takim właśnie do, umiejętnościom dostosowania się do przestrzeni i do sytuacji. To brzmi, jakby biegi przeszkodowe były ekstremalnym sportem. Są, myślę, że biegi przeszkodowe są ekstremalnym sportem. Jednak to yy, tak normalni ludzie to tak myślą sobie: co wy jeszcze te, tam się taplacie w błocie, tak męczycie? Yy, trochę też yy, yy, trochę też ryzykujecie swoje, swoim życiem, swoim zdrowiem i jeszcze za to płacicie i jeszcze to chcecie robić? No tak, no to nas kręci, to nas Jara właśnie ta taka adrenalina, która daje, która, którą dają sporty przeszkodowe, biegi, biegi przeszkodowe. Wow. <laughs> to specjalnie nie przerywałam. Ale też sobie tak myślę, że to, że trenowałeś akrobatykę, też ci otworzyło jakieś drzwi. Słynna sesja na przykład z Szymonem Brodziakiem, gdzie wisisz w takiej czarnej, nie chcę mówić, czy to była... No, takie body? Bardzo Dobrze ładne coś. zdjęcie swoją drogą, wisiałaś tam w klat na klatce schodowej na środku, tak? Uh -huh, uh -huh. Ile metrów nad ziemią, żeby to wybrzmiało? No tak z trzy piętra, no trzy, cztery piętra. No, ale miałaś też przeszłość modelingową. Tak, tak, też się zdarzyło, że... Z modelki, z akrobatyki do błota. Tak, tak, byłam w Mediolanie, półtorej miesiąca mieszkałam na kontrakcie, byłam właśnie modelingowym. Fajna przygoda. Miałam wtedy 17 lat, więc trochę nauczyłam, trochę mnie to tak mm, wrzuciło na głęboką wodę, żeby nauczyć się też żyć i samemu sobie radzić, samemu sobie gotować i tak dalej, no bo wcześniej mieszkałam tylko w domu, więc było łatwiej. No a postanowiłam, że chcę sobie wyjechać. Mam taką możliwość yy, i pojechałam. Nie, jakby nie zakochałam się w modelingu, nie, nie wciągnął mnie ten świat, bo jest to dosyć brutalny i dziwny świat. Ale fajne doświadczenie, i na pewno takie, które też pokazało mi, że, no, że. To życie też nie jest takie super kolorowe tych modelek wszystkich. A możemy dopytać? No, takie, ja mieszkałam tam mi się wydawało, że ja pojadę dostanę pokój w jakiś fotelu będzie super. A dostałam po prostu łóżko w dziesięcioosobowym pokoju z dziewczynami w takim domu modelek, że tak powiem. Dostałam książkę i, powie, i wykaz castingów i rać sobie i chodź sobie na, na castingi, biegaj tam, je, jeździ metrem, sama sobie ogarnij jak tam wszystko yy, i pamiętaj, żeby nie przytyć, nie zawsze ładnie wyglądać, wszystko mieć, yy, no wszystko pięknie i, i tak dalej. Więc trzeba było sobie poradzić, dbać o siebie, być zawsze wszędzie na czas yy. Co bardziej obrotne na przykład dziewczyny, które potrafiły sobie tam gdzieś załatwić, że miały jakichś pomocników sobie radziły tak, no a bardziej obrotne, które chciały sobie poradzić same, no to radziły sobie tak jak ja, czyli jeździły metrem, czyli właśnie nie wydawały też na głupoty jakieś Ubery i tak dalej, tylko to było takie zderzenie trochę z rzeczywistością taką tych wszystkich modelek, które jeszcze nie są super gwiazdami. No i te dziewczyny też tak właśnie, yy, no ja tak, no, no nie mój świat, no zupełnie nie mój świat. Ja tak patrzyłam, że też ja uwielbiłam jeść na przykład, a tam <grym> było tak dziwnie zjeść <grym> coś, no nie wiem, makaron czy coś, no bo one tam, no woda, soczek i jabłuszko, i do pracy. No chociaż też Mediolan i Włochy są e, takie, że ja na przykład, jak tam pojechałam, no to byłam za mała i za chuda. Na mnie mówili bambino i tam spodnie dostawałam super szerokie. Ja mówię no to jak? Tu modelki wszystkie takie, no to a, a on y, no i no dziwny świat, no taki, taki niezrozumiały dla mnie po prostu. To dobrze, że wybrała się na eksportowy świat. No, ale fajnie też, że spróbowałam, bo y, wydaje mi się, że wszystkiego trzeba w życiu spróbować, żeby po prostu się tak trochę z tak Zderzyć z tą rzeczywistością i zderzyć z tymi e, takimi wyobrażeniami, które wszyscy mają jako małe dziewczynki, wszystkie mamy, że wszystkie chcemy być. Chociaż ja nigdy nie chciałam być taką księżniczką, bo ja zawsze się e, wychowywałam w męskim raczej gronie, bo mam brata, więc zawsze miałam kumpli, zawsze na osiedlu byłam takim mm, chłopczykiem, więc dla mnie to też była jakaś taka odskocznia i, i poczucie się może właśnie taką. Piękną modelką zrobiłam parę sesji i rzeczywiście wspominam to fajnie, ale jako taki epizod życiowy bardziej. Julka, jak się otrzymuje taką możliwość wyjazdu na kontrakt modelingowy? Asia. Pytam dla koleżanki. W sumie to agencja y, mnie y, zaprosiła, po prostu mnie tam wysłała na kontrakt. Y, już agencja z, z Mediolanu mnie zaprosiła, wysłali mi bilet i po prostu pojechałam. Też kiedyś właśnie y, pamiętam, że przyjechałam, jak mieliśmy jakiś występ w Warszawie. Y, w, y, to jeszcze nie mieszkałam w Warszawie, więc przyjeżdżaliśmy i. I akurat wtedy byliśmy na takim przejściu podziemnym i dostałam y, wizytówkę od takiej pani i powiedziała, żebym zadzwoniła, że to jest agencja, akurat z Polski to była i, i po prostu mnie zauważyła tak o na ulicy, powiedziała, że widzi we mnie potencjał, proszę wizytówkę, no i ja wtedy to tak olałam całkowicie, a po roku y, stwierdziłam, że a może by było fajnie coś zrobić, no i dlatego pojechałam. Jest tak, zawsze coś tam, gdzieś tam ten modeling był. Mhm. Ale ty sobie jeszcze dałaś jedną szansę, w sumie nie wiem, czy to było przed czy po, ale również występowałaś w programie. Tak, w top model. To było przed. To było przed yy, albo po. <laughs> Nie, przed, przed. To model był przed, ale to było wszystko w tym samym podobnym czasie. W ogóle w top model też się znalazłam super przypadkowo, bo przez to, że mm, trenowałam akrobatykę i występowałam z teatrem Ocelot, to robiliśmy taki projekt y, dla 4 f Jak ubierali y, na igrzyska, wtedy Polskę ubierali, jeszcze jakieś dwa kraje. I robili taki pokaz mody właśnie w Warszawie. To było 2016 chyba. To przed igrzyskami zapewne. Tak. Hmm? Tak. No i robiliśmy, oni robili pokaz mody, a my robiliśmy dla nich y, oprawę artystyczną. No i wtedy y, główną reżyserką tej oprawy tego pokazu mody i wszystkiego była Kasia Sokołowska. No, a ona wtedy była też jurorką w top model. No i wszystko się tak łączyło, że ja później po tym, yy, po tym pokazie poszłam na casting. Ona mnie już stamtąd znała, więc yy, dalej się dostałam. Ona wiedziała, jak ja pracuję, i wiedziała, że mam potencjał dalej się tam dostałam, nie przeszłam już tam jakiegoś etapu, ale stwierdziłam, że o, fajnie by było spróbować, dostałam tą propozycję, no i wtedy pojechałam do Mediolanu i po Mediolanie już się skończyło. Ale później jeszcze zrobiłam właśnie parę projektów z Szymonem Brodziakiem, ale już bardziej takie projekty sportowo-modelingowe i to mi się podoba. To mogłabym iść i to jest fajne, ale żeby tak typowo modelingowo, no to już zakończyłam raczej kreską to oddzieliłam. No bo też... Ja, Moje drodzy, no, już, już nie proponujcie. Chociaż, no, jakie Jakieś sportowo-modelingowe projekty, to jestem jak najbardziej y, na tak i to jest super. I w ogóle Szymon Brodziak też ma takie super pomysły. Z nim robiłam kampanię dla Porsche i właśnie tą szczecińską Filharmonię. I jeszcze kiedyś robiliśmy takie y, w Poznaniu, też wisiałam na takim dźwigu na kole, więc w ogóle tak fajne rzeczy. Na dźwigu na kole. No. No. To ja się przyczepię jeszcze jednej rzeczy, co powiedziałeś, że bardzo lubisz jeść. Mhm. Ale miałeś taki moment w życiu, kiedy tego jedzenia nie miałeś prawie w ogóle. Tak, tak. Właśnie y, jak trenowałam akrobatykę, to tak y, nie za bardzo się zastanawiałam nad tym, co jem, tylko tak, żeby coś zjeść, i w sumie jak wracałam do domu, to dopiero na przykład kolację jadłam czy coś, więc przez cały dzień w ogóle nie jadłam. Ale też było tak, że mieliśmy taką też presję, no bo występowałyśmy na scenie, więc chciałyśmy ładnie wyglądać, więc to była taka presja ładnego wyglądania i żeby więc to jedzenie było takie na drugim trochę planie. Wtedy jeszcze nie miałam takiej świadomości tego, że żeby też dobrze wyglądać, to trzeba też dobrze zjeść i y, no byłam młodsza, więc no, nie miałam kompletnie świadomości jedzenia, więc mi się wydawało, my jeździłyśmy też na obozy i y, y, no nie wiem, na przykład się nie jadło na stołówce, a później się jadło wieczorem całą paczkę fitness y, y, płatków, bo to było zdrowe. No więc to były zupełnie inne czasy, zupełnie inna świadomość, więc mega się cieszę, że teraz żyjemy w takich czasach, że ta świadomość jest coraz większa i nawet dziewczyny wieku tam 15 lat oglądają takie dziewczyny jak my w wieku, tam 25-30 lat, które pokazują, że da się zdrowo zjeść i da się tanio i zdrowo zjeść. I teraz jest zupełnie inna świadomość. Kiedyś nie było tej świadomości, no i rzeczywiście ja ważyłam bardzo mało. Nawet jak byłam na wyspie przetrwania, później po wyspie przetrwania wróciłam, no to ważyłam 47 kilo. No wtedy wzroście? przy wzroście. Miałam, przy wzroście 175. Teraz, teraz ważę. Mm, 64, no to to jest y, 17 mhm. kg mhm. różnicy, to jest mega dużo, więc y, no, wtedy akurat y, nie jadłam, no dlatego, że tak wyglądał program, więc to było mm, też przez program, i ja byłam świadoma tego, że, że nie będę jeść. Później, jak już wróciłam, to wprowadziłam tą zdrową żywność i, i ten t, zupełnie moja świadomość jedzenia, w ogóle doceniania jedzenia, nawet takie nie wiem, muszelki ryżu czy coś. Jakie to jest w ogóle, jaką my mamy przywilej, że możemy jeść. To jest naprawdę mega fajne. I, i, I od tego czasu, w wieku 18 lat, zupełnie przewartościowałam swoje takie jakby świadomość i wybory jedzeniowe i takie życiowe, zdrowe. Ja się bardzo cieszę, że powiedziałaś o tym w ogóle, bo zapytałam o program, ale dobrze, że powiedziałaś też o odżywianiu w swoim życiu, ale opowiedz o tej wyspie przetrwania, bo myślę, że to jest bardzo ciekawy fragment twojego życia. Tak, to było też, ja zawsze chciałam pojechać na jakiś obóz przetrwania i zawsze moich rodziców tak, ja byłam też i w Złuchach, i w harcerstwie, i we wszystkim i zawsze chciałam coś takiego przeżyć sobie, żeby, żeby jechać, też my na obozy jeździliśmy i mieliśmy takie dni na przykład wojskowe czy coś. Ja mówię, ja chcę na cały taki obóz jechać. I nagle yy, jakaś właśnie yy, reklama była w telewizji, że jest wyspa przetrwania, że zapraszamy do castingów i tak dalej. I ja akurat wtedy skończyłam 18 lat i mogłam już wziąć w tym udział, więc się zgłosiłam tak bez namysłu, bez zastanawiania. Bardzo długo trwały castingi. Jeździłam do Warszawy i z powrotem, do Warszawy i z powrotem. Co 2-3 dni jeździliśmy na różne rozmowy z psychologami, yy, różne testy wydolnościowe, jakieś pływanie, jakieś te. Dzięki temu, że byłam super wszechstronna, to i potrafiłam pływać, i nurkować, i wszystko, i myślę, że się tam wyróżniłam na tle osiemnastolatek, więc jakby oni tak zawsze wybierają różnymi szablonami, więc ja byłam tą najmłodszą. Wzięłam udział w super przygodzie, byłam na Fiji, na drugim końcu świata w ogóle, nie spodziewałam się, że w wieku osiemnastu lat Gdzieś polecę do Australii i w ogóle będę bez telefonu przez miesiąc, i, i będę odcięta od życia. I to właśnie była taka przygoda życia, i też taka lekcja życia. I właśnie po tym, wszystkie te takie moje wyjazdy i przygody bardzo ukształtowały mnie, mój charakter, i właśnie tutaj na przykład. Mm, nauczyłam się rozmawiać z ludźmi bardziej, no bo zabierają nam telefony, gdzie ja całe życie w sumie już jestem z tego pokolenia, że zawsze jestem z tym telefonem, więc tutaj nam zabierali telefony. My wieczorem y, siedzieliśmy, rozmawialiśmy. I to było takie, że trzeba było się słuchać. Już nie było takiego, że możesz się wyłączyć i gdzieś tam odejść i ten, tylko trzeba się słuchać nawzajem. Nie mieliśmy na przykład jedzenia przez pierwsze kilka dni, więc jak już udało nam się zyskać ogień, bo nie mogliśmy rozpalić ognia tam, bo tam było w ogóle mokro na, na tej wyspie, na której my byliśmy, więc te wszystkie metody, które próbowaliśmy, kompletnie nie działały. No i jedliśmy tak naprawdę jednego kokosa na tam osiem osób, no to ja nikłam w oczach po prostu. Nie dość, że byłam chuda, to jeszcze z dnia na dzień coraz chudsza. I w końcu zyskaliśmy ten ogień, ugotowaliśmy ryż. Jak ja dostałam właśnie taką muszelkę ryżu, no to to było najlepsze, co może być. Więc ja w ogóle kocham ryż od tamtego czasu. Ryż z solą mogłabym jeść, nic więcej mi nie potrzeba. Romantyczna no, kolacja z Julką? Nie są, tak, wystarczy sól ryż. Sól ryż i koniec. Mi, mi nic więcej nie trzeba, bo naprawdę po takich doświadczeniach mega się docenia takie w sumie, takie najprostsze. Nam się wydaje, że to jest takie o nic, a to jest, a to jest coś, co, co jest naprawdę naszym, naszym skarbem: to, że możemy sobie otworzyć szafkę, ugotować ryż, posolić. I, i, mamy, I mamy co jeść, i, i właśnie, właśnie na tym wyjeździe, i na tej, na tej całej przygodzie, tak doceniłam to, yy, i ludzi, i rozmowy z drugim człowiekiem, i jedzenie też bardzo mocno doceniłam, że, że to jest nasz przywilej, że możemy jeść i możemy też jeść dobre rzeczy, więc nie ma co marnować czasu na jedzenie szybkich, jakichś yy, niedobrych fast foodów i tak dalej, tylko yy, niech, niech to życie będzie przepełnione dobrym jedzonkiem. Ale Julia, ty byłaś tam miesiąc. Jeżeli mhm. mówisz, że kilka dni czekałaś na jedzenie, potem jadłaś troszkę ryżu i kokosa na osiem osób, to jak wyglądały dalsze dni na tej wyspie? No my tam mieliśmy różne konkurencje, więc też i albo jak przegrywaliśmy, no to nic nie jedliśmy, albo jakieś papaje, albo ile? kokosy nic. i tak dalej. No różnie, tam y, zazwyczaj było tak, że y, na przykład y, jedna konkurencja była taka, że wygraliśmy kuszę, więc, y, aha, jeszcze tam kraby jedliśmy. Y, surowe kraby na początek. No właśnie, no, ciekawe też doświadczenie. Później jak już mieliśmy y, ogień, no to gotowaliśmy te kraby, więc one smakowały jak taki kurczak, taki, ale no tak malutko tego. No, no to było takie, ja jak wróciłam do domu i rodzice mnie zobaczyli, to się przerazili, no bo ja byłam taka podkrążone oczy i w ogóle no chudzinka straszna i oni myśleli w ogóle, że nam będą dawać poza kamerami cokolwiek ale nic nam nie dawali. Nawet produkcja nie mogła jeść przy nas, żebyśmy my, mhm. my w ogóle znaleźliśmy jakiś taki e, mały cukiereczek gdzieś tam mm, na, jak, jak płynęliśmy gdzieś na jakiś ten, wrzuciliśmy do wody i piliśmy tą wodę przez cały dzień, bo czuliśmy jakiś smak mięty. Więc, oh, ale wow. na przykład nie myliśmy włosów przez też tak długi czas, więc ja tylko w oceanie myłam. Miałam najbardziej zdrowe włosy, jakie, jakie miałam wtedy. No takie długie miałam w ogóle, no piękne, piękne miałam włosy, po tym jak nie używałam szamponów. To też ciekawe, że takiej chemii nie używałam, tylko samą wodę z oceanu i sól. No, i jeśli chodzi o to jedzenie, no to raz wygraliśmy jaką, jakiegoś kurczaka, no to zjedliśmy takiego pieczonego kurczaka, ale tak to, no to papaje też z, z drzew. Ja tam wchodziłam po, po palmie na ten i też kokosy jakieś piliśmy i jedliśmy te kokosy. Papaja na przykład zielona, ugotowana, smakuje jak taka brukselka, jakieś takie, no. Niezbyt dobre, ale jak, jak już się doda troszkę też, właśnie tej wody z oceanu, jest słone, no to da radę zjeść. A jak spędzaliście czas poza zdobywaniem pożywienia? No właśnie, mieliśmy konkurencje różne. Mieliśmy też eliminacje to takie no, normalnie jak program. No i też y, siedzieliśmy i rozmawialiśmy dużo. A jakie to były konkurencje? Bo tak sobie myślę, że jeżeli je się papaje, ryż i no właśnie wodę to były, z cukierkiem, to nie masz siły. No właśnie, to były konkurencje głównie takie fizyczne i wtedy, i wtedy też. Ja jeszcze wtedy nie trenowałam ocerów, a później jak wróciłam, to pierwszy raz wystartowałam w Ranmagedonie, bo mi się spodobało, bo tam były też różne tory przeszkód itd. i tak dalej. I głównie właśnie takie tory przeszkód zespołowe albo, albo jakieś pływanie na tratwach, jakieś no, dużo fizycznych. Fizycznych rzeczy. No bardzo bardzo ciekawe doświadczenie. Nie wiem, skąd brałam siłę, ale jakoś dawaliśmy radę na tych konkurencjach. Julka, ale po takim miesiącu zdobywania pożywienia własnymi rękami, jak to zwrócić do Polski i normalnie iść do sklepu, kupić sobie ryż. No właśnie, ja byłam taka zamroczona ogólnie. Jak wróciliśmy, to jeszcze później, jak odpadłam ogólnie z programu, to ja doszłam do takiego późnego etapu programu, że jeszcze przez y, tydzień chyba spałam i mieszkałam u tubylców y, na y, takim archipelagu malutkim Jasała, więc w ogóle tam było no, zupełnie inny świat. Oni tam te wszystkie kobiety, tam 30 osób na wyspie, więc wszyscy się tam znali, oni tam wszyscy o mnie dbali, ja w ogóle nie mogłam jeść, bo miałam taki żołądek, więc one tam mnie budziły i mówiły zjedz chociaż trochę i w ogóle wszystko, więc to był zupełnie inny świat i jak wróciłam do Polski to byłam takie proszę ile tu jest ludzi, ile tu jest samochodów ile tu jest wszystkiego, ja na początku nie mogłam się w ogóle przestawić no ale później z biegiem czasu, no już wróciłam do tego rytmu, ale no na początku było mega ciężko Pytam spor jako sportowiec pytam sportowca, jak wygląda teraz Twoja dieta? No, teraz jestem na cateringu, więc e, trochę. E, <grym> <grym> Ach, jestem e, no, na takim e, bardzo zdrowym i dobrym cateringu, ale no, na, na łatwiznę idę na razie. No, nie mam czasu też na to, żeby sobie gotować. W pewnym momencie już miałam tak, że po prostu za mało jadłam. Zwłaszcza jak na przykład właśnie miałam te trzy treningi. Bieganie, akrobatyka i jeszcze tyczka i wszystko, no to za mało jadłam i postanowiłam, że, że przejdę na katerinki. Już od kilku lat korzystam, a od roku już z jednego takiego swojego. A jeszcze czy ty chciałaś usłyszeć, że Jula dalej ryż? Tak. <laughs> Myślałam, ale, ale w serii byłam przekonana, że powiesz tak, spokojnie chodzę teraz do sklepu, który jest 5 km od mnie. <noise> <delon." głos> Nie, no na łatwiznę troszeczkę idę, ale na przykład przed, e, przed jakimiś dłuższymi biegami, typu ultra, typu jakimiś ważniejszymi biegami, no to jem ryż z surową rybą. To jest <noise> no, taki, taki mój rytuał, że zawsze sushi muszę zjeść przed jakimś takim ważnym biegiem. Bardzo lubię. Fajna sprawa. To ty, Asia, zapytałaś o to, jak wygląda dieta. To ja zapytam o trening, bo powiedziałaś takie zdanie w wywiadzie, że byłaś kiedyś akrobatką z żalkami, nie rękami. Więc pytanie: Jak żelki zamieniłaś w żelazo? Bo to, co ty teraz robisz, ile ty podnosisz, ile potrafisz przeszkód pokonać, i dalej Twoje ręce działają, to jest kosmos. No, to właśnie dopiero jak zaczęłam, wprowadziłam do swojego treningu właśnie trening siłowy, to zaczęłam czuć. To moc, trochę się rozbudowałam też nie mieszczę się niestety już w niektóre moje rzeczy i w niektóre sukienki, ale dzięki temu mam ładne plecy i mogę też y, są też tego plusy. I y, y, rzeczywiście mój trening wygląda tak, że trenuję siłowo. Y, w zimie głównie są to właśnie takie treningi mocno siłowe, y, na siłowni, przerzucanie tony, żelastwa. No i oczywiście też długie bieganie, i wtedy jest czas na bazę. I od niedawna też właśnie wrzuciłam do treningu CrossFit, co jest też mega, mi się przekłada właśnie na wszystko, bo CrossFit jest taki, no można powiedzieć, turbo wszechstronnym sportem, więc i tam jest też dużo dźwigania, i jest też dużo gimnastyki, więc, więc to jest taki mój trening. No i też ścianka, spinaczkowa dużo różnych fajnych rzeczy. Ja muszę zapytać o liczby, sorry dziewczyny, ale jak y, ja trenowałam lekką wyczynowo, to moją życiówką było 50 kg, y, kolokwialnie wyciskając na klatę. Mhm. Ile ty masz? Na klatę. Na, na klatę w sumie też nie mam za dużo. Tak około myślę, że 60 wycisnę, ale chciałabym wycisnąć właśnie tak 64, żeby tyle ile waży. To jest mój też taki cel. Na klatę tak za dużo nie wyciskam. Na martwy ciąg jak na jakby moją profesję i wagę myślę, że dużo, bo 115 to jest mój max i na podciąganie 22,5 kg podwieszone pod pod nogami, że tak. Czyli oprócz tego, że podnosisz sama siebie, mhm. podciągasz sama siebie, to jeszcze dorzucasz do siebie 22,5, tak, tak. Moim celem teraz też jeszcze na ten e, najbliższy sezon przygotowawczy to będzie tak 25, może do. 27,5 się uda, więc tak no właśnie na tą kratę to tak zapytałaś, to jest mój taki yy, ale... punkt czuły, tak, czuły bo, bo nigdy to nie było jakoś super moją mocną stroną, ale no. Ale pytanie, czy jest ci potrzebne? No właśnie nie, właśnie chyba bardziej to podciąganie i, i na tym się mocno też skupiam, żeby, żeby tam dodawać kilogramy. No dla mnie to jest mega imponujące, bo w tym momencie nie podciągnę się ani razu z własnym ciężarem ciała, a ty jeszcze dorzucasz ponad jeszcze. 20 kg. To jest kosmos. Właśnie, jeszcze. Jule, a czy Ty wyobrażaj sobie, będąc tym żalkiem, czyli piękną akrobatką na linie kole i jeszcze mm -hmm. innych rzeczach, na których wisiałaś, że kiedyś będziesz na martwym ciągu brać ponad 100 kg, podciągać nie, się. Nigdy nie myślałam. Ale to było tak, że spróbowałaś i się, od razu zakochałaś i mówisz, idę w to? Szczerze to nie wiem, jakoś to tak było wszystko naturalnie. Jakoś w moim życiu takie rzeczy się dzieją tak supernaturalnie, że ja to wszystko tak przyjmuję. N nigdy nie myślałam o tym, co będzie się działo za chwilę, czy co się działo kiedyś, tylko tak żyję totalnie teraźniejszością. I tak mi się wydaje, że kiedyś też przeczytałam takie fajne zdanie, mam nadzieję, że go teraz nie przekręcę, ale że właśnie nic się nie, nie stało. Wszystko się dzieje teraz. I trzeba jakby żyć, żyć chwilą i żyć tu i teraz, a nie tym, co się stało kiedyś, czy co się stanie zaraz. Jakby teraźniejszość jest, jest po to, żebyśmy z niej korzystali, żebyśmy nie rozkminiali, co było kiedyś, czy co będzie za jakieś pięć lat. I tak naprawdę udaje ci się nie myśleć o tym, co się wydarzyło? Tak po, myślę, że życiu? tak y, y, się uczę tego, y, cały czas się tego uczę. Y, staram, się, staram się nie myśleć o tym, co, co było i, i też nie rozkminiać, chociaż też jestem takim trochę... Mm, Trochę ten overthinking jednak jest w moim życiu i dlatego, dlatego tak mówię, że, że dlatego tak to podkreślam tą teraźniejszość, bo uczę się tego, żeby żyć tą teraźniejszością. Dużo rozkminiam i dużo też się denerwuje, ale chyba coraz mniej. To ja jednak trochę wkroczę w tę przeszłość, bo zadam ci pytanie, co dało ci bieganie? Hmm. Hmm. Co dało mi bieganie? Na pewno od strony takiej technicznej, no to przygotowanie wydolnościowe bardzo duże i, i, i na pewno dużo takich, no tych takich korzyści sportowych to bardzo dużo. Myślę, że chyba nie ma lepszego sposobu na budowanie wydolności, wytrzymałości i w ogóle nawet też zrzucenie trochę wagi czy, czy czegoś niż bieganie. Nie, nie znam chyba innego, innego lepszego, łatwiejszego sposobu na to, żeby, żeby budować tą wydolność. A jeśli chodzi o taki aspekt życiowy, no to wydaje mi się, że to jest też takie, taki fajny element, który można robić na ka w każdym miejscu i zakątku na świecie. I też takie fajne mm, odstresowanie, yy, takie właśnie jak na przykład teraz byliśmy yy, w Kalifornii, no to nie trzeba było nic. Po prostu założyliśmy buty i poszliśmy sobie pobiegać. I to jest super. To jest właśnie takie, że yy, masz tą aktywność fizyczną cały czas. Ja jestem też uzależniona trochę od aktywności fizycznej, więc jak yy, nie ma dostępu do siłowni czy do czegoś, to zawsze mogę założyć buty i pobiegać. Po prostu iść pobiegać i poczuć to zmęczenie, które po prostu uwielbiam. A jak widzisz innych w swoim otoczeniu, czy też bliższym, czy dalszym, um, osoby, które nie uprawiają sportu, to wyobrażasz sobie być w tym otoczeniu? Nie, nie wyobrażam sobie. Od zawsze jestem związana ze sportem. Odkąd pamiętam, od małego jest w moim życiu sport i nie wyobrażam sobie, jakby by wyglądało życie moje bez sportu. Jakoś tak, chyba smutno. <śm> Tak. Zwłaszcza yes. też, że nawet y, się y, otaczam ludźmi, którzy uprawiają sport, więc nawet nie znam takich ludzi, którzy nie uprawiają sportu. Mam przyjaciół, y, mam najbliższych, najbliższe moje osoby, które są w sporcie, i nie wyobrażam sobie jakoś inaczej. A to zapytam odwrotnie: czy jak nawet poznajesz kogoś, kto nie ma związku ze sportem, czy ciągniesz? Myślę, że jestem chyba taką osobą, która motywuje, i, i też staram się na wszystkich moich kanałach i mediach społecznościowych motywować innych do sportu. I wiem, że dużo, dużo osób udało mi się namówić, chociaż do takiego delikatnego ruchu, czy choćby startu w Ranmagedonie, co jest łatwe, bo po prostu trzeba się zapisać, stanąć na starcie i powiedz. No Brzmi rzeczywiście banalnie, <grym> czy trzeba robimy go. na metę, umorosanym w błocie, z odciskami, czy też poobijanymi kolanami. No i to jest To trudniejsze. Myślę, że możemy to zawrzeć tam w tym malutkim, takim, pod całym tekstem, takim małym druczkiem. Po co się? Chyba mało. Liczy. Ale, jak już się, ale jak już się będzie miało ten jeden siniak na kolanie, czy jedno zatrapanie, to się będzie chciało mieć jeszcze więcej ich, bo to uzależnia, naprawdę. I czekamy na ten moment, spróbować. Asia, aż będziesz mieć jednego siniaka na kolanie. Ale Czekaj, może muszę znaleźć <laughs> Jule, powiedz mi, czy każdy moment Twojego życia był mocno sportowy, czy jednak pozwoliłaś sobie w którymś momencie na to, żeby być szaloną studentką, albo po prostu dziewczynką, gdzie. Potrafisz pójść na imprezę i zostać do rana. Ja myślę, że chyba potrafię taki balans też znaleźć w tym wszystkim, i zdarza mi się, że, że też pójdę na imprezę i, i się pobawię. Nigdy jakoś tak jakby alkohol nie był ze mną po drodze. Nigdy jakoś się nie lubiliśmy, ale, ale myślę, że potrafię sobie znaleźć takie, takie odskocznie, które które są, które pozwalają mi zachować właśnie ten balans w życiu. Tak, bo balans w życiu jest ważny i musi się znaleźć czas na wszystko. Moje drogie, powoli zbierzamy do końca. Niestety tak. Smutność, bo, bo możemy dużo jeszcze rozmawiać o twoim życiu, bo jest niezwykle ciekawe, niezwykle sportowe. A jako że tych sportów w twoim życiu jest mnóstwo, to tak naprawdę moglibyśmy przeznaczyć tutaj całą godzinę na każdy inny który jest w Twoim życiu, no ale niestety mamy tylko godzinę, więc. To chociaż jeszcze powiedz na koniec, jakie masz cele teraz, jeżeli już ten najgłówniejszy został osiągnięty, mhm. to. Na najbliższy czas to chyba trochę odpocząć, zakończyć sezon, bo myślę, że to, co już w tym sezonie miałam zrobić, to zrobiłam. No i po odpoczynku zaczynam przygotowania do kolejnego sezonu. Mam z kim trenować i mamy już jakieś tam plany na, na, na przyszłość, że tak powiem. Więc myślę, już nie mogę się doczekać tego, tego co, co przyniesie ten najbliższy sezon i, i ten, właśnie. Ja lubię bardzo ten okres przygotowawczy. To jest taka ekscytacja zawsze jest na początku trochę nudno, ale później jak się rozkręca i jest coraz ciężej, to ja chyba to najbardziej lubię. Później jak już się zaczynają starty, to już jest taki smutek, trochę, że to się kończy właśnie ten, ten to trenowanie takie. No ale myślę, że parę nowości do swojego życia chcę też wprowadzić do swojego życia treningowego, do, do swojego planu treningowego, więc jak to się uda, to w ogóle będzie super. Julka, jesteś wyjątkowa. Bo myślę, że wiele osób, które nas słucha teraz, pomyśli, mm -hmm. Boże, przecież treningi są najgorsze i każdy chce już być, mieć to wszystko za sobą i wystartować w zawodach, że to jest chyba jak biegasz na metę. I, oh, jest tak, fajne, jest tego. fajne, ale m, jednak te treningi i e, z dnia na dzień, jak, e, nawet jak ci się nie chce, to i tak to robisz, to to jest jeszcze, jeszcze fajniejsze. Tak mi się wydaje, no, wiadomo, że no, te starty i to wygrywanie i tak dalej jest też fajne i to jest takie zwieńczenie tego wszystkiego, ale to co się kryje za tym, czyli właśnie ten trening i to rozkminianie, te wszystkie struktury i takie po kolei jak to ma wyglądać, to jest fajna zajawka. I to jeszcze można by było o tym rozmawiać i rozmawiać. No właśnie, Julia, ja myślę, że mogę tak podsumować, że jesteś dobrym przykładem i pokazaniem tego, że sportowe życie daje ci nie tylko bliskich, przyjaciół, ale też zdrowe życie, zdrową głowę, zdrowe jedzenie, ale też podróżowanie, przygody w życiu. A Także... jaką zajawkę, by się tak błyszczą oczy. To prawda. No, Także, ja drodzy państwo, jeżeli nas słuchacie, to koniecznie wejdźcie na YouTube i obejrzyjcie ten podcast, bo widać tutaj taką energię i taki tak, ogień bo... płynący. Tym bardziej ten podcast, ponieważ tu jest dużo pokazywania. Na przykład przeszkoda jest taka, tak. <słyskawe> Tych, tak, <słyskawe> tak, tak, co słuchają, będą sobie wyobrażać, a potem zapraszamy również na YouTube. Tak, tak. A później trzeba jeszcze to wszystko pooglądać, a jak już pooglądacie, to trzeba spróbować i w ogóle samemu to poczuć i, i wtedy będzie jeszcze łatwiej. Łatwiej to wszystko zrozumieć, jakie to wszystko jest fajne, i dlaczego my to robimy, i dlaczego będziemy to jeszcze robić najbliższe 10-15 lat. Czyli albo, jeżeli, dłużej. albo dłużej, czyli tak. jeżeli chcecie, chcemy Ciebie spotkać, to możemy Cię spotkać na biegach przeszkodowych, na Rad Magedonie, na zawodach mistrzowskich mhm. i być może kiedyś na biegu ulicznym. Tak, może z Wami. Bo. Bardzo możliwe. Ja ma w ogóle mam wrażenie, że my z Asią już tyle tutaj rzeczy potwierdzamy na tym podcaście, że powinniśmy teraz sobie rozplanować codziennie coś. Nawet na boks obiecałyśmy, że pójdziemy. Oh, rzeczywiście. <słukasz> <słukasz> Ale o dobrze. To, y dobrze, na dzisiaj. Y Kończymy już, bo zaraz będzie bo coraz zaraz więcej, będzie jeszcze więcej no, tak, Zaraz coś jeszcze wymyślimy. Tak, ja już, A, musimy to wszystko spisać, Kasia. Opowiem tak, to się, prawda. Że nie wystarczy nam 4. Julka, bardzo Ci dziękujemy, że znalazłaś czas i chęć przyjechania do nas, że podzieliłaś się z nami swoją historią. Mam nadzieję, że tam ludzie oglądający wstaną z kanapy, jeżeli y, jeszcze jeżeli nie wstali. Jeżeli jeszcze nie wstali, właśnie, bo już myślę, że oni tak. już parę tak. razy wstali. Dokładnie. I życzymy Ci wielu sukcesów i tego medalu z Elity. I gratulujemy tych, które do tej pory osiągnęłaś. Dziękuję bardzo. Dzięki. Bieganie.pl